Uwaga, ze względu na politykę YouTube, ten materiał przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. Cześć kochani, z tej strony Madzia, witam Was w nietypowym wydaniu. Właśnie przyszła do mnie nowa peruka, ona jest oczywiście różowa, jak widać, jest prosta, bo moja poprzednia różowa peruka była kręcona. Bardzo mi się podoba, troszeczkę wygląda inaczej na kamerze, już to widzę. Od razu mówię, za oknem jest otwarte okno, jest bardzo gorące, a za oknem jest traktor, więc wiecie, village stuff. Trzeba to jakby znieść. Ta peruka nadaje się do cosplayu chociażby Zero Two z Darling in the Franxx i strasznie mi się podoba, jestem tak nią zachwycona. Ona jest bardzo długa, bardzo długa. Jest ciepła, tak jak to z perukami właśnie bywa, jest ciepła. Chciałabym robić z nią cosplay. Niekoniecznie Zero Two, mogą być jakieś inne postaci, ale dzisiaj już wiem, że jeżeli będę zamawiała kolejną perukę, bo mam w planach, to będzie ona krótsza, nie będzie ona tak byczo długa, bo ta, kiedy siedzę, sięga mi do kolan, a jak stoję, to praktycznie do pośladków. I tak chodzić w niej na co dzień to byłoby bardzo ciężko, bo ona jest ciężka, przez to, że jest taka długa i jest gęsta, to ona jest po prostu ciężka. I zamówię sobie perukę, taka długość powiedzmy do połowy biustu, żeby była. Nie wiem jeszcze jaki kolor, ale różowe włosy mi się strasznie podobają. Ja bym chciała mieć różowe włosy, ale żeby przejść z mojego ciemnego brązu na taki kolor, to musiałabym moje włosy po prostu zniszczyć. Ja pamiętam, jak przeszłam na blond i 20 cm włosów mi się po prostu posypały. Włosy się spaliły, mimo że robiłam to powoli. Ja lubię siebie w ciemnych włosach, dlatego myślę, że peruki to jest fajna taka alternatywa właśnie do farbowania. Mi się ta peruka strasznie podoba. Piszcie, czy mi pasuje, bo niestety nie zawsze peruki pasują do twarzy, do osoby. Chciałabym czasami lewa zrobić w tej peruce, ale zrobienie, powiem Wam, tego, żeby ona wyglądała w miarę, to też jest droga przez mękę, przez to, że ona jest długa i trzeba się z nią bawić. Mam, nie wiem czy tutaj widać, bo robiłam makijaż, więc mogę mieć bałagan za sobą, więc przepraszam od razu. Rozczesywanie. Powiem Wam, że miałam zawsze problem z rozczesywaniem peruki. Nie tej konkretnie, ale innej. Ale kupiłam sobie tak rok temu nową szczotkę. To jest ta serii Tangle Teaser. Tylko ja kupiłam Angel Teaser. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Pokażę Wam na zdjęciu. I ona nie ma tych kuleczek na końcu, to jest inny w ogóle materiał, jest innego tworzywa zrobiona i świetnie się rozczesuje tę perukę właśnie tym Angel Teaserem. Dosyć drogie są te szczotki, bo od 50 do 100 zł, ale polecam, bo dla moich włosów jest super, dla moich naturalnych włosów i dla tej peruki super się sprawdza. Jestem zachwycona tą peruką, może jeszcze zrobię jakieś zdjęcie, żebyście widzieli. Ona jest naprawdę długa, więc myślę, że tak o, do cosplayu na jakiś Magnificon czy gdzieś, czy tutaj na live'a będzie spoko, ale tak do chodzenia powiedzmy bardziej, może nie na co dzień, ale przez dłuższy czas to się nie nadaje, ona jest bardzo ciężka. Kurczę, naprawdę mi się podoba. Bałam się, jak to będzie wyglądać. Ona się mniej świeci. Tak się wydaje na kamerze. Teraz tak światło pada, że ona jest bardzo taka odblaskowa, ale nie. Tutaj jest bardziej matowa, niż się wydaje na wideo. Nie wiem, dlaczego tak światło po prostu zakłamuje rzeczywistość. Ale idealnie współgra z moimi słuchawkami. Jest po prostu cute. Strasznie mi się podoba. Zawsze chciałam mieć różowe włosy. Zawsze mi się podobały różowe włosy. Moja siostra w ogóle uważa, że powinnam rozjaśnić, bo jej się podobam w jaśniejszych.
ale to rozjaśnienie myślę, że po prostu zniszczyłoby moje naturalne, które są w dobrej kondycji. I 3 lata walczyłam o to, żeby moje włosy odżyły, więc teraz nie będę z nimi nic robić. Peruki to fajna alternatywa do kombinowania. Piszcie, czy Wam się podoba. Ja jestem zachwycona tą peruką. Piszcie, czy Wy macie jakieś peruki, czy robicie cosplaye, albo czy nosicie na co dzień, bo wiem, że wiecie, są ludzie, którzy mają też problem z włosami. Nie trzeba mieć raka albo innych tego typu chorób, żeby nosić peruki. Są po prostu osoby, które mają rzadkie włosy, mają problemy z włosami, ze skórą głowy i peruki po prostu pozwalają im na to, żeby czuć się swobodnie. Mówiła o tym Red Lipstick Monster ostatnio właśnie na filmiku z perukami. I ona przełamuje takie tabu, że peruki to nie jest tylko zabawa, to nie jest tylko cosplay, ale coś, co można robić na co dzień i można je nosić na co dzień, dzięki czemu czujesz się w porządku. Chociaż muszę powiedzieć, że jak ja swoje włosy teraz mam pod siatką, bo zamówiłam sobie jeszcze siateczkę i mam je pod siatką plus tę perukę, to ja czuję ciepło. Oj tak, tym bardziej w taką pogodę jest naprawdę gorąco w takiej peruce. Więc podziwiam wszystkich, którzy wytrzymują cały dzień w peruce. Dobra kochani, piszcie, czy chcielibyście czasem live'a w tej peruczce, jak Wam się podoba. Dzięki za oglądanie, taki szybki vlog. Do usłyszenia i do zobaczenia. Mówiłam właśnie o tej szczotce, ona jest taka też trochę kawaii, bo jest różowa i ma takie anielskie skrzydła. Robiłam sobie makijaż do filmu, więc mam tu trochę bałagan, muszę to ogarnąć, zmontować film. Właśnie sobie patrzyłam na grafiki z Zero to a Hero. To wszystko. Wow! Zaraz by poleciał statyw. Do zobaczenia w kolejnych filmach, kochani.